Dzień dobry, panie i panowie, Paweł z tej strony. Dotarłem w końcu do hotelu. Po 4 tygodniach w kamperze jest troszeczkę lepiej, wygodniej, milej, przyjemniej. Już miałem chyba dość, jutro lecę z powrotem, ale dzisiaj tak pomyślałem, że nagram na szybko. Gdzie ta kamera? Nagram na szybko. Moje przemyślenia po ostatnim weekendzie. Jest strasznie gorąco. Jest 40 stopni mniej więcej na zewnątrz. Mieliśmy Super League w Poznaniu. W sobotę były to zawody pro i zawody na dystansach Super League i była ćwiartka. W niedzielę była 1/8 i była też połówka. Miała być połówka, bo organizatorzy zdecydowali, że zamiast połówki... Ktoś przyszedł na hotelowy fitness. Nie będę zatem nagrywał tam, po prostu niech sobie ćwiczy. O czym to mówiłem? Organizatorzy zdecydowali, że zamiast robić połówki, skrócą dystans o 25%, dlatego że jest po prostu za gorąco. Rozmawiałem z Chrisem McCormackiem na ten temat. Mówił, że była to decyzja polityczna w zasadzie, bo wystarczy jedna śmierć na takich zawodach i nagle się okaże, że tych zawodów już się w Polsce nie zorganizuje. Mi się ta decyzja nie podoba. On stwierdził, że jest to w takich warunkach, w warunkach polskich, jak to wygląda, jeśli chodzi o organizację, to nie była decyzja zła. Początkowo chcieli zrobić tak, żeby pływanie i rower było normalne, a po prostu ukrócić bieganie. Na końcu zdecydowali, że ukrócą wszystko 25%. Jednocześnie tego samego weekendu odbyły się zawody we Frankfurcie. Zawody na pełnym dystansie Ironman, gdzie było jeszcze cieplej. Nikt nic nie ukracał. Możecie sobie poglądać na YouTube, jak to wyglądało. Jan Frodeno, jak sobie biegł, tak sobie biegł. Wygrał te zawody. Sarah True, która biegła, była pierwsza i miała chyba 7 czy 10 minut przewagi, padła 700 metrów przed metą. 5 km przed metą mniej więcej już tak zaczęła chodzić. Troszeczkę była pogięta i zombie mode, a 700 metrów przed metą po prostu zatrzymała się, przewróciła. W zasadzie Ironman to jest to jakiś wysiłek, jest to jakieś osiągnięcie. I dla wielu osób jest to ważne osiągnięcie i chcą osiągnąć to, na co się zapisywali. Jeżeli czy robimy połówkę, czy robimy pełen dystans, no fajnie by było go zrobić. Mi się nie podoba takie skracanie trasy, bo sobie ludzie nie dadzą rady. No według mnie, jeżeli sobie ludzie nie dają rady, to nie powinni robić zawodów. Jeżeli zapisują się na zawody połówce, czy zapisują się na zawody na Ironmanie i nie dają rady, no sorry, no nie powinni według mnie robić tych zawodów, jeżeli nie są na to gotowi. Takie zawody mogę sobie robić ja czasami, bo tak naprawdę z marszu jestem w stanie tego Ironmana czy pół Ironmana zrobić w jakimś tam beznadziejnym czasie. Nie robię takich zawodów, ale przy którymś to już można. Jeżeli natomiast jesteśmy albo otyli, albo nie mamy formy, albo się boimy pływania, no to niestety, no tak się nie robi. Panowie, tak się nie robi. Kiedyś, kilka lat temu Ironman wymyślił sobie, że na któryś zawodach była taka możliwość, żeby pływać sobie z rurką do nurkowania, bo nie każdy jest w stanie oddychać pod wodą. No bardzo szybko to ukrócili, no bo to jest paranoja. Jedne zawody, kiedy rzeczywiście było to było coś skrócone, a nie do końca skrócone, były zawody w Melbourne, z tego co pamiętam, chyba Melbourne, w Australii, kilka lat temu, to był challenge, były jakieś takie 2,5-3 metrowe fale, naprawdę było przesrane, było najgorsze chyba pływanie, jakie kiedykolwiek było. Organizatorzy postanowili zrobić jedno. Jeżeli nie chcesz pływać, nie musisz, ale musisz poczekać, aż ostatnia osoba wyjdzie z wody. I nie możesz starać się wtedy o jakiekolwiek miejsca na podium. Według mnie jest to w porządku. Jeżeli ktoś rzeczywiście nie czuje się na siłach w pływaniu i go to po prostu przeraża, bo pływanie jest najtrudniejsze z tych wszystkich rzeczy, jeśli chodzi o strach, bo rower i bieg, no to jest po prostu trudny, ciężki, ale to nie jest nic trudnego. Pływanie czasami można naprawdę sobie zrobić krzywdę bardzo szybko. No to rzeczywiście jest to może jakieś wyjście. To jest tak naprawdę dyskwalifikacja, ale że sobie wejdziesz na trasę, no i dostaniesz może medal finishera, może nawet nie dostaniesz, nie pamiętam, jak to było zorganizowane. Skracanie trasy ze względu na trudne warunki, jeżeli to nie są warunki zagrażające życiu pod tytułem huragan albo jakieś wielkie opady deszczu. O, skrócili nam trasę rowerową w Tajlandii, kiedy to było? W zeszłym roku, chyba w październiku. Tam był taki problem, że bardzo, bardzo strome zjazdy i niestety cały czas padało, byłoby za ślisko, było to niebezpieczne fizycznie. Natomiast skracanie trasy, bo może być za gorąco, bo sobie ludzie nie dadzą rady, dla mnie jest to naprawdę
głupie. No ale skoro już mamy takie warunki, jakie mamy, no wiadomo, za chwilę będzie zimno, będą wszyscy narzekać, że jest chłodno, porozmawiamy sobie szybciutko na ten temat, jak się przygotować do zawodów, które są gorące, a jeżeli nie możemy się przygotować, bo na przykład mamy atak lata w Polsce teraz przez ostatnie 2 tygodnie i za chwilę się skończy, to co możemy robić w dniu zawodów? Jeśli chodzi o przygotowanie, jeżeli nie możemy przebywać na gorącu i nie możemy przebywać w klimacie ciepłym, jedyne co nam pozostaje to sauna. Nic innego nie jesteśmy w stanie zrobić. Jeżeli na przykład wyjeżdżamy na zawody, które są w gorącym klimacie, na przykład wyjeżdżamy do Tajlandii, wyjeżdżamy do Australii w grudniu, wyjeżdżamy do Singapuru na przykład i nie jesteśmy w stanie przebywać w gorącu, bo na przykład jest to grudzień i tu jest w Polsce zimno. Jedyne co nam zostaje to sauna. Są protokoły na to, jak najlepiej wykorzystać saunę. Jednym z takich najprostszych jest to jazda na rowerze, sauna, bieganie, sauna. Albo na przykład sauna, bieganie, sauna. Z tego względu, że jeżeli rozgrzejemy się przed treningiem, to adaptacja podczas treningu będzie dużo wyższa, a po treningu także jeszcze sobie dołożymy na sam koniec. Jest to dużo lepszy protokół niż na przykład wejście do sauny tak po prostu, żeby się zagrzać tam na pół godzinki. To jest jedyne, co możemy zrobić. Nic innego tak naprawdę nie działa. Żadne suplementy, żadne nawadnianie, jeśli chodzi o przygotowanie, nie działa. Jeśli chodzi o same zawody, jeżeli jesteśmy zaadaptowani, robimy to zawody na normalnych mocy, na normalnej prędkości, trzymamy się tego, co sobie ustaliliśmy, nawadniamy się dużo mocniej. To można przeliczyć, jeżeli jesteśmy dłużej w ciepłym klimacie, możemy sobie wyjść na godzinny bieg albo godzinny rower, zważyć się przed, zważyć się po, zobaczyć sobie, jak wygląda nasza potliwość na poziomie naszego startu. Na tej podstawie możemy sobie wyliczyć, ile płynów musimy uzupełnić, do tego sobie dodamy elektrolity. Jeżeli możemy sobie zrobić badania tego, ile elektrolitów tracimy, można to robić trochę na pałę, bo gdzieś tam się złapiemy w średnią i to powinno nam w zupełności wystarczyć. Jeżeli jednak nie jesteśmy w tym klimacie ciepłym, nie jesteśmy zaadoptowani, to najbezpieczniejsze, co możemy zrobić, to ściganie się względem tętna, a nie względem mocy, zarówno na rowerze, jak i podczas biegu. Podczas biegu no, względem tętna, nie względem mocy ze strajda albo względem prędkości. Z tego względu, że tak naprawdę tętno pokaże nam, co danego dnia jesteśmy w stanie wykonać. Nowsze zegarki mają tam jakąś adaptację cieplną, jakoś obliczają, ale nie testowałem ich jeszcze, to jest ten Garmin 945. Ja go jeszcze nie miałem w rękach, nie testowałem, nie wiem jak to wygląda. Dlatego jedyne co możemy zrobić, to ścigać się względem tętna. Co ja zauważyłem podczas treningów w ciepłym klimacie, gdy nie byłem zaadaptowany jeszcze, to raz, że bieganie szło bardzo źle, po prostu człowiek w pewnym momencie musiał wstawać. Natomiast jeśli chodzi o rower, rower szedł w porządku do momentu, kiedy trzeba było nacisnąć i wejść ponad próg FTP. Jeżeli wychodziliśmy ponad próg FTP, to tętno tak naprawdę zostawało wysoko i nie chciało zejść przez te pierwsze kilka tygodni. To jest taka uwaga dla Was, jeżeli byście mieli gdzieś tam się ścigać i nie wiedzielibyście co robić. To przede wszystkim nie dopuści do tego, żeby tętno wzrosło, bo jeżeli wzrośnie, to będzie bardzo problematyczne, żeby opadło. Jeśli chodzi o odżywianie, nawadnianie, tutaj dobrym sposobem jest oddzielenie sobie elektrolitów i wody od węglowodanów, z tego względu, że będziemy musieli wypić dużo więcej wody niż normalnie, będzie na przykład nawet 2 litry w ciągu godziny, jeżeli nie lepiej. I lepiej jest to pić z elektrolitami, a po prostu jeść węglowodany, albo mieć żele gdzieś w osobnym bidonie, albo mieć wodę z jakimś proszkiem w osobnym bidonie i tylko ją pić, też sobie to przeliczyć, albo jeść coś stałego, bo jest to dużo bezpieczniejsze i jeżeli nie łączymy sobie węglowodanów z wodą, wyjdziemy na tym lepiej. Dlaczego? Tak w skrócie, z tego względu, że woda ma inną przenikalność, woda w zależności od tego, ile ma w sobie jonów, ma inną przenikalność przez żołądek i opróżnialność żołądka jest inna w zależności od tego, jaką osmotyczność ma woda czy płyny, które przejmujemy. Jeżeli mamy to wszystko połączone z węglowodanami, możemy przyjąć za dużo węglowodanów, jeżeli będziemy musieli pić dużo wody, możemy przyjąć za dużo węglowodanów, a to nam sprawi, że wszystko nam zostanie w żołądku i tak naprawdę zacznie nam chlupać, a my się tu będziemy odwadniać pomimo tego, że pijemy, także jest to troszeczkę niebezpieczne. Jeżeli natomiast doprowadzilibyśmy się do takiego stanu, że zaczyna nam się kręcić w głowie, że zaczynamy robić jakieś dziwne rzeczy, że nam się nogi plączą, jeżeli to zauważymy, prawdopodobnie nie będzie to kwestia nienawodnienia, może być, ale całkiem możliwe, że będzie to kwestia
zbyt wysokiej temperatury, po prostu przegrzania organizmu. I w takiej sytuacji móc nam się wyłącza, a organizm chroni nasze organy po to, żebyśmy po prostu, żeby nam się po prostu nie rozpadły z temperatury. Co możemy zrobić? Jak się schładzać podczas biegu? Bo tutaj też wiele osób popełnia błąd. Na rowerze to nie jest wielki problem. Na rowerze można się przegrzać, to prawda, ale jeżeli pijemy wystarczająco dużo, powinno być w porządku, jeżeli szybko jedziemy. Tam rzadko się zdarza tak, żeby się rzeczywiście przegrzać do jakichś niebezpiecznych momentów. Natomiast na bieganiu oczywiście się to zdarza, bo jest dużo, dużo wolniej. Przede wszystkim bieganie też jest bardziej, jest później, więc ta temperatura jest wyższa. Słońce świeci nam w pałę, szczególnie jeżeli to jest to połówka, to akurat kończymy około 12, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12 będzie koniec, prawda, przy 5 godzinnych zawodach, no to w największe słońce będziemy biegać. To, co robi wiele ludzi, to polewa się to wodą, zimną wodą w całości. Jest to fajne. Fajnie się człowiek poczuje przez 5 sekund. I mniej więcej zaczyna biec i nagle jest... Znowu mi jest gorąco. Jest ci gorąco, bo jeżeli polałeś się zimną wodą, to co się dzieje? Zamykają się wszystkie pory w skórze, krew odpływa od skóry z tego względu, że jest zimno, trafia do... zatrzymuje się wewnątrz, w mięśniach troszeczkę głębiej. I co? I nie masz chłodzenia. Najbezpieczniejszym i najlepszym sposobem na chłodzenie się jest... można sobie poleć twarz, można sobie poleć głowę, bo to jest taki fajny momentalne orzeźwienie. Nie polewamy się w całości, nie przebiegamy przez te mgły, które nam... mgiełka ok, ale nie dajemy się polać wężem tak mocno od stóp do głów. Nie oblewamy się też kubkami za bardzo głowa, ok? Nic poza tym, tak żeby mieć jak największą powierzchnię skóry ciepłą, bo jeżeli ona jest ciepła, to organizm wtedy wie, że ma parować, ma odprowadzać nam to ciepło. Co możemy zrobić? To trzymać lód blisko dużych żył i tętnic, czyli lód w pachwinie, lód mniej więcej tutaj na klatce piersiowej, przy pachach, lód możemy sobie położyć w czapce na głowę też, to strasznie boli, bo to jest zimne i to naprawdę zaczyna boleć po chwili. Lód możemy sobie przytrzymać przy czole, przy zatokach, wszędzie tam, gdzie jest większe krążenie krwi, możemy sobie złapać coś zimnego przy tętnicy szyjnej, albo po prostu trzymać coś zimnego w rękach, bo to także działa. Jeżeli mamy jakieś pojemniki z zimnymi gąbkami, można tak jak Sebastian Kienle włożyć po prostu głowę do tego pojemnika. Zdarzało mi się to bardzo często, jest takie fajne odczucie na chwilkę, ale co możemy zrobić, to po prostu włożyć na chwilę dłonie, tak żeby nadgarstki też weszły. Nadgarstki tu są dosyć dobrze utkwione. Jeżeli możemy, to możemy włożyć te nadgarstki do czegoś zimnego. Widziałem taki patent, ale to bardzo dawno temu, jeden z większych zawodników Ironmana na Hawajach, nie pamiętam kto to był, miał białe rękawiczki i w tych rękawiczkach trzymał lód, tak żeby mu cały czas się to chłodziło. To są takie patenty doraźne, jeżeli już jesteśmy na zawodach. Czyli pamiętamy o nawadnianiu, pamiętamy o tym, żeby sobie wyliczyć dobrze węglowodany z elektrolitami i z wodą, żeby po prostu nie przegiąć w którąś stronę. Pamiętamy o chłodzeniu mądrym, czyli chłodzimy główne tętnice i żyły, a nie schładzamy się w całości z tego względu, że to po prostu nie działa i jest efekt odwrotny do zamierzonego. Możemy sobie polać głowę, możemy sobie polać twarz dla orzeźwienia, ale to tak naprawdę zimna woda w takiej sytuacji nie chłodzi. Przygotowujemy się do zawody, mierzymy siły na zamiary, biegniemy względem tętna, a nie względem naszych założeń z klimatu zimnego i będzie wszystko w porządku i tą połówkę da się zrobić. Może ona nie zajmie 5 godzin, może zajmie 6. Może dajmy 6,5, to nie ma większego znaczenia. Jeżeli sobie wyznaczamy cel na ukończenie tych zawodów w takich warunkach, wszyscy dokładnie cierpią. Jeżeli my jesteśmy gorzej przygotowani, ukończymy gorzej. Ale nie cieszymy się z tego powodu, że nam je troszeczkę skrócili. Ja będę w grudniu w Western Australia. To są jedne z szybszych z jednej strony, ale gorączych zawodów, bo temperatury chodzą tam do 40 stopni i w zeszłym roku mdleliśmy troszeczkę, a w tym roku jak będzie to zobaczone. Jeżeli ktoś chciałby to zapraszam, niech wpada. A tak poza tym życzę Wam dobrej temperatury, niech grzeje jak najdłużej. Ja wiem, że ludzie narzekają, ja wiem, że jest gorąco i strasznie. Pijcie wodę, pijcie elektrolity, wszystko będzie w porządku, a za 2 tygodnie będzie zimniej, a we wrześniu będzie zima i wtedy będziecie narzekać, że mogło być cieplej. Także skończyć z narzekaniem. O narzekaniu polskim nakręcę następny film, a tym razem idę sobie może, nie wiem, pospać trochę, bo późno już w sumie. Dobra, do zobaczenia, hej!